Arua Cup. Witamy serdecznie wszystkich zawodników pierwszego pucharu Arua Cup. Etap 1 Petrodom Biała Podlaska. Przekornie witamy w Międzyrzecu, na pięknych międzyrzeckich jeziorkach. Ponownie spotykamy się 365 dni, jak zbicza strzelił. Za moment rozpocznie się Arua Cup, mistrzostwa sportowym w zimowym pływaniu. Po prawie nie 365 dni, bo ostatnie zawody były tutaj 1 lutego, także troszeczkę przyspieszamy z cyklem. Tutaj mamy basen, 4 tory przygotowane, 25-metrowe. Woda jest stosunkowo ciepła, jak na zimowe pływanie, bo ma 8 stopni. Dystanse od 25 metrów do 1000. 1000 metrów robimy po raz pierwszy. Mamy naprawdę fajną obsadę mistrzów świata, mistrzynie świata, zawodników, również mamy amatorów, więc będzie ciekawie. Można powiedzieć, że już międzynarodowo? Międzynarodowo to może nie do końca, ze względu na sytuację covidową, zamknięte granice, ale pracujemy nad tym, jak nam to otworzą. Myślę, że nie będzie problemu na kolejnych etapach, czy w Mikołajkach, czy nad Soliną, aby już było to międzynarodowe wydarzenie. Wiek zawodników? Od 8 lat do 60 w górę. Kobiety? Też, równie. Jak gdybyśmy mogli podsumować to, co działo się rok temu, tego samego spodziewacie się również i dzisiaj? No niestety, tak jak kolega zauważył, no, mamy sytuację związaną z pandemią, no, nie będzie aż tak liczna obsada, natomiast i dzisiaj i jutro na drugim etapie mamy po 100 zawodników, także no, już teraz trzeba z całą stanowczością stwierdzić, że to jest sukces organizacyjny, determinacja zawodników i determinacja organizatorów, żeby te zawody przeprowadzić. Ważne należy podkreślić, że te zawody nie są tylko i wyłącznie dla mistrzów, to są zawody dla każdego. Każdy, kto ma ochotę spróbować tej dyscypliny sportowej, jest mile widziany, bez względu na to, jaki wynik osiągnie, ta osoba będzie mistrzem. W ogóle skąd pomysł na to, żeby właśnie tutaj na Podlasiu takie zawody zorganizować? Czy rozumiem, że jest zaplecze, że tacy ludzie są tutaj blisko, że chcą pływać w takiej temperaturze? Są. No muszą być zapaleńcy, tak? No, to nie jest proste przedsięwzięcie, żeby zorganizować. Większość z was to morsy. Morsy to jest pierwszy etap. No, najpierw zażywasz zimowych kąpieli, potem z biegiem czasu robi się to już trochę nudne. Ludzie chcą spróbować czegoś więcej, mieć większy przypływ adrenaliny, a potem endorfin. No i tak naturalnie przechodzą na pływanie. Także stąd ten pomysł organizacji zawodów. Sami jeździliśmy po całej Polsce i Europie na podobnych zawodach. No i skoro inni potrafią to zrobić, no to dlaczego my nie możemy? Jednego wam zazdroszczę dzisiaj, chłopaki. Wiecie czego? Fajnie, żeście się ustawili. Ktoś będzie się moczył w zimnej wodzie, a wy stoicie jako organizatorzy. Byliśmy na listach startowych ze względów organizacyjnych. Chcemy dopinować. Żałujemy. Bardzo żałujemy. Bo my też jesteśmy zawodnikami, tak? Startujemy też w innych etapach, na innych wydarzeniach, więc my znamy to od podszewki i to było tak naprawdę głównym celem, abyśmy zaczęli to robić. Oczywiście dziękujemy wszystkim samorządom, samorządowi miasta Biała Podlaska, prezydentowi miasta Biała Podlaska, który objął wydarzenie patronatem, burmistrzowi miasta Międzyrzec Podlaski, oczywiście marszałkowi województwa lubelskiemu, również patronuje temu wydarzeniu. Dziękujemy też sponsorom prywatnym, Petrodom, Elmar, dr Gerard, Biuro Dekret, Kawarii, Szukam Księgowej, Pixel Web. Dziękujemy też rektorowi PSW, panu Jerzemu Nitychrukowi, starostwo powiatowe i wszystkim, którzy pomagali, czy to wspierając nas materialnie, czy finansowo, czy po prostu zakasając rękawy do pracy. Już za chwilę rozpocznie się druga seria. Przypominam, najmłodszy zawodnik. Thank you.
Igor przyjechał do nas skąd? Z Tczewa. Z Tczewa? To pod Gdańskiem. No. No. Słuchaj, ile masz lat? 8. 8. Od ilu lat pływasz i morsujesz? Od 5. Od 5. I tutaj dla mnie w tej rozmowie, przed rozmową powiedziałeś właśnie to główne zdanie. Jesteś morsem. No. Jesteś z tego dumny? Bardzo. Jak to wygląda? Jak, co to znaczy być morsem? To znaczy, że morsuje się i to komuś sprawia przyjemność, a jak komuś nie sprawia przyjemności, to nie musi, nie? Czeka, temperatura wody, która tobie najbardziej odpowiada zimą, to jest jaka temperatura? Tor numer 3, Albert. 1,2. Jak jest mróz, nie? I przerębel jest, nie? Mróz i przerębel. Jak dzisiaj poszło tutaj na starcie Aruaka między rzecą? Bardzo dobrze. Fajna atmosfera? Bardzo, bardzo. Woda ciepła? No. Jeszcze startujesz z tego też, co rozmawiałem. Dwa razy. Tak, tutaj warto przyjeżdżać. Byliśmy rok temu, w tamtym roku, także to jest stały punkt naszych zimowych zmagań. Syn morsuje, tato też? Tak, tak. Morsujemy wspólnie. W sumie zaraziliśmy się wspólnie. Od 5-6 lat morsujemy. Igor już trzeci sezon pływa. Choroby was omijają? Omijają. Nie chorujemy. Co w przyszłości? Trzymamy kciuki za rozwój sportowy Igora? No bawimy się sportem bez żadnego ciśnienia. To jest jego pasja, moja tak, moja również. Także wspieramy. Wspieramy nasz klub. Jaki klub? Świromorsy Tczew. Igor również, UKS dwójka Tczew reprezentuje. Bartłomiej Chwyć, i Wojtek Grzegorz. Skąd jesteście? Z Białej Podlaskiej. Jak długo morsujecie? To jest trzeci sezon teraz aktualnie. Widać rezultaty tego morsowania? Oczywiście, kiedyś to się baliśmy skoczyć, pływać w ogóle, a teraz to już ludzie. Jaka temperatura tak najbardziej odpowiada wody? Temperatura wody, która tak najlepsza jest. Dwa, trzy, cztery stopnie, im zimniej, tym lepiej w sumie. Dokładnie tak. Jaki no, wody. Też pływacie? Oczywiście, próbowaliśmy już i tak fajnie było. Siekielka w łapę. Przerębelkowaliśmy i wchodziliśmy do wody. Do tej zupy widzę, że jeszcze dwóch nam panów. Jak macie na imię? Kamil. Marcin. Kamil, skąd jesteście? Z Białej Podlaskiej. Tak samo. Biała Podlaska, słuchajcie. Jedną drużyną przyjechaliśmy. Jak byśmy ocenili dzisiejsze zawody? Wystartowaliście. A z chłopakami chcieliśmy spróbować, to oni już drugi raz, ja pierwszy raz w tym roku. No, spróbować swoich sił, tak, w takiej zimnej wodzie popłynąć. Jak poszło? A, średnio, mogło być lepiej, ale nie jest źle. Nie woda za ciepła. Za ciepło. Okularki trzeba na głowę nałożyć, jak się płynie. Wybieracie się na Solinę i do Mikołaja? Zasadniczo takie wakacje, to... No, może chłodniej będzie. Potrenować nad kondycją i nad wynikami. Dziękuję za Dziękuję bardzo. Dziękujemy. No, mam przyjemność być obecnym, reprezentować prezydenta miasta, pana Michała Litwiniuka, na pierwszych zawodach o Puchar Arua, które odbywają się w Międzyrzecu Podlaskim. Prezydent miasta miał zaszczyt objąć patronat nad tymi zawodami. To są zawody morsów, bardzo popularne hobby. Także znam osobiście paru morsów i z podziwem patrzę na zawodników i zawodniczki, które rywalizują dzisiaj tutaj na międzyrzeckim akwenie, bo rzeczywiście aura jest chłodna. Ciarki nie przechodzą widząc tych ludzi? No troszeczkę tak, ale z drugiej strony troszeczkę to jest pociągające, także być może w przyszłości. Będę miał przyjemność dzisiaj wręczyć puchar prezydenta miasta Biała Podlaska, zwycięzcy zawodów. No,
Bardzo fajne zawody, bardzo, też bardzo dobrze zorganizowane. No, postarałem się popłynąć w miarę swoich możliwości. Myślę, udało się. No, skupiłem się głównie na dystansach tam od 25 do 400 metrów. Ten koronny dystans kilometra jednak zostawiłem zawodowcom. ale ogólnie bardzo pozytywna impreza, też naprawdę wspaniała atmosfera. Czyli sam pływam hobbystycznie. Tak, to jest. Jestem amatorem. Zaczynałem od morsowania, tak naprawdę, tak jak większość pływaków lodowych. Pływaniem zimowym zacząłem tak naprawdę w zeszłym roku. Chorzów, czyli Śląsk. Tam również są tacy zapaleńcy jak tutaj na Podlasiu? Oczywiście, tak. Działamy aktywnie w świętochowickim klubie Morsa Harciele. Też właśnie razem z zaprzyjaźnionym klubem jestem z lodu.